publicznymi są firma Kemba, partnerem medialnym portal.pl, partnerem medycznym Spółdzielnia Usług Socjalnych Ruczaj, a partnerem medycznym również jest firma RFA Sport Clinic. Wymierzanie w skierę zadłużą województwa warmińsko-mazurskiego. www.warmińmazury.pl. Już za chwilę, drodzy Państwo, rozpocznie się to, co jest dla nas najważniejsze dzisiejszego dnia. Jeszcze zaapeluję do Państwa o koncentrację, gdyż po prezentacji zawodniczek jeszcze w ramach obchodu stulecia odzyskania naszej niepodległości odśpiewamy dwie zwrotki naszego hymnu oraz z dwukrotnym powtórzeniem refrenu. Drodzy Państwo, pora na przywitanie głównych bohaterek tego spotkania, a więc zawodniczek. Energala AZS Koszalin, zapraszam serdecznie, z numerem drugim Dominika Pan, Gabriela Burmaniak numer 5, Paula Mazurek z szóstką, Paulina Tracz numer 9, Romana Roszak numer 10, Kamila Kaczanowska 14, Monika Michałów numer 11, Natalia Golownik numer 17, Tamara Sympatian 19, Natalia Zdriukowa 20, Aleksandra Sach 21, Anna Kwanska 27, Adrianna Nowicka 55, Izabela Krudzienica 64, Martyna Borysławska 71, Marta Tomczyk numer 77, trenerem drużyny naszych gości jest pani Anita Unijak. Pomagają pan Waldemar Szafulski, a fizjoterapeutą drużyny Kamil Kulika. Witamy blok drużyny Energa AZS Koszalin. I drodzy Państwo, pora na większą energię, gdyż witamy zespół EGA Startego. Magda Barsa numer 3, Barbara Chorowańska numer 5, Justyna Świerczek 6, Aleksandra Jędrzejczyk 11, Klaudia Popaka 16, Wiktoria Tarczyluk 17, Katarzyna Kozimur 18, Violeta Pająk 32, Adriana Trybowicz 44, Anna Kacina 55, Patrycja Śmierzewska 77, Paulina Puścinowicz 78, Paulina Staturewicz 79, Anna Jaszczuk 87. Szkoleniowcy to jest pan Andrzej Nieczawa, jego asystentem pan Tomasz Popowicz, a fizjoterapeutą jest pan Tomasz Kruk. Witamy również sędziów tego spotkania, a drodzy Państwo, są nimi panowie Dariusz Mroczkowski oraz pan Jakub Mroczkowski. Panowie są z Siemca. Sekretarzem zawodów jest pan Ireneusz Ciesieński, mierzącym czas pan Dariusz Przedeł, a obserwatorem tego spotkania jest pan Marek Ryszardczyński z Gdańska. Drodzy Państwo, proszę teraz Państwa o powstanie. Mamy przygotowane, drodzy Państwo, flagi, które są tutaj zarówno białe, jak i czerwone, więc troszkę tutaj nawiązujemy do barw klubowych. I drodzy Państwo, poprosimy o wniesienie tych flag podczas odgrywania naszego hymnu. A więc, drodzy Państwo, jak powiedziałem, będziemy śpiewali dwie zwrotki wraz z powtórzeniem tego naszego refrenu. Proszę Państwa o wyciszenie się do hymnu. Thank you.
Szczególne powitanie zawodnicze. Dziękujemy pięknie dzieciom z Akademii Piłki Ręcznej i oczywiście tancerkom, czyli w kadłach. Dziękujemy za uśmiechnienie uroczystości, zarówno odśpiewania naszego hymnu państwowego, jak i prezentacji zawodniczej. Miło nam powitać kibiców drużyny przyjezdnej. Zawsze fajne, kiedy przyjeżdżają kibice wspomagać swoją drużynę na wyjeździe. A my również witamy klub kibica Elbląskiego Startu. Thank you.
Dobry pasek do gry. Jeszcze, drodzy Państwo, pozostajemy przy piłce, ale musimy być bardzo czujni. Thank you.
uprzednie gości. Oczywiście wzmacniają się ofensywnie zawodniczki Energii AZS, czyli jeden z zawodników.
tego rzutu, tym razem minimalnie niecelna, ale bardzo ciekawe rzuty na Patrycji Świętrzewskiej. Jesteśmy w pełnym składzie. Thank you.
Zdrowią pasy w nogę. I Krystyna Świeczek. Odpowiadają nam to Gabriel, przepraszam, Dominik i Han. Yeah.
musimy podziękować naszym tancerkom, ale one jeszcze wystąpią do nas w przerwie, czyli Let's Kamas! Dołączmy
Thank you.
połowa. Myślę, że zasłużone oklaski dla Agu. Drużyny, drodzy Państwo, jak najbardziej tutaj wskazane. Ciekawe widowisko. Wymierzenie z Tyre Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. www.warmin-mazury.pl. A już widzicie, drodzy Państwo, tutaj bardzo ciekawą grupę.
startujemy z drugą połową. 17 do 15 EKS start. Yeah.
30 sekund osłabienia, gdzie użyjemy ścieżki.
Nasz zespół w pełnym składzie z naszej drużyny z Koszalina pozbawiona Romanii Rosza.
Państwo, jesteśmy przy piłce!
Czy to będą kluczowe wybranki? Thank you.
Jesteśmy nadal przy piłce. Wraca na miejsce Magda Barsa. Na dwa uderzenia odpowiadamy kraśnięcie. Najpierw rzut wolny. I prosimy, drodzy Państwo, o dotarcie na wierzchni. A proszę, jak dostojnie idzie ten młody człowiek. Podziękujmy mu oklaskami za pomoc. Tak to dla Ciebie, młody piłkarzu. Pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, czeka nas długa przerwa teraz.
wrócimy do rozgrywek, drodzy Państwo, w styczniu, nie tak więc teraz emocjonowani będziemy się rozgrywkami reprezentacyjnymi. Także dzień po święcie Trzech Króli będziemy 7 stycznia wracali tutaj kochani. W międzyczasie oczywiście będą występy męskiej piłki ręcznej, czyli zapraszamy na mecze drużyny Mętlik Łódź i Karnów. Thank you.
Anna Kierowicz wykluczona na 2 minuty, tak więc do końca nasz zespół bez jednej zawodniczki, ale my cały czas walecznie do samego końca tracimy jedną bramkę i będziemy się starali to odrobić, chociażby do rzutów karnych. Dziękuję Państwu za to, że wspomagaliście tak pięknie nasze